Panie trenerze, możemy powiedzieć, że dzisiaj dobre, złego początku? No tak, wiedzieliśmy, że Śląsk dzisiaj będzie próbował narzucić swój styl gry, ale my myślę, że od początku nie daliśmy się i tak praktycznie do 15-20 minuty pierwszej połowy było łeb w łeb, natomiast później troszkę Kacper Jaszkiewicz się spieszył z rzutami i zamiast grać dłużej zespołowo, to 2-3-4 nawet odpały i z tego poszły szybkie kontry, stąd ta przewaga, natomiast wydaje mi się, że trzeba chłopaków pochwalić, bo też był moment w drugiej połowie, że mogliśmy dojść na dwie bramki, no ale 100% sytuacje nie trafialiśmy i no już ta przewaga została do samego końca. Obserwując grę swoich podopiecznych, ma pan czasem chęć wejść na parkiet i wziąć sprawy w swoje ręce? Cały czas takie mam uczucie, żeby wejść. Oczywiście żartuję. Tutaj chłopacy myślę, że muszą realizować to, co ćwiczymy na treningach i z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Myślę, że dzisiaj już było widać te elementy trochę lepsze. No mówię, takie indywidualne błędy i szybkie decyzje spowodowały to, że ten mecz skończył się jak skończył. Czyli o powtórce z 2017 i pana powrocie do gry nie ma mowy? Nie. Kolana już swoje przeżyły, także teraz są młodsi i oni muszą się wykazywać. Kolejna dwutygodniowa przerwa i kolejny bardzo trudny rywal. Gorzów i Wrocław to dwa podobne zespoły? No oczywiście, no Gorzów jest w czubie tabeli i on się bije o te czołowe miejsca, my gdzieś tam na dole. No, musimy walczyć z takimi zespołami. Myślę, że dzisiejszy mecz wskazuje na to, że idziemy w dobrą stronę i myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej.